będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Nie ukrywam zażenowania, widząc w takich dostojnych stojach, co niektóre osoby, widząc tę gorliwość, a zdaje mi się, że z różnych stron Polski, jest powód, by rzeczywiście zatrzymywać się w tym miejscu z tematem, który został tam i tylko zaproponowany, zasugerowany. Zgodziłem się na niego. Nie wiem, czy mnie zaśmiecie przy tych problemach, które chciałam powiedzieć, bo one są trochę historyczne, ale myślę, że historia to jest naszą matką. Historia lubi. Jednak byśmy do niej wracali, zwłaszcza gdy dzisiaj jest ahistoryczny kierunek w Polsce i w Europie. Wszystko, co jest narodowe, wszystko, co jest polskie, wszystko, co jest takie, powiedzmy, rodzinne, to nie ma znaczenia. Wszystko, co jest europejskie, to jest ważne. I dlatego, jeśli dzisiaj nawet przyjąłem tę propozycję, by powiedzieć o naszych kontaktach z Węgrami, to mówiąc szczerze, jako pełen mam obowiązek poniekąd ten temat tutaj zauważyć, bo przecież jesteśmy z pochodzenia Węgrami. Co prawda jesteśmy już w Polsce, urodzeni w Polsce, ale nasze korzenie zakonne są właśnie tam. Stąd wywodzimy się, stamtąd czerpiemy z sobie, jakby powiedzieć, żywotne do naszej duchowości. I tą duchowością również dzielimy się także dzisiaj z Węgrami, którzy odnowili się kilka lat temu i nasze kontakty są bardzo żywe, serdeczne, powiedzmy dosłownie, aż może przesadnie. Nawet czerpiemy wzajemnie ze swoich doświadczeń. A czy prawda, ja nawet tego pokolenia gdzieś, moi przyjaciele, serdeczni przyjaciele, wszyscy są na cmentarzach węgierskich, ale ten okres najtrudniejszy, kiedyśmy tu w ciemnych czasach komunizmu, tu się jakoś integrowaliśmy, tutaj nieraz przyczynowaliśmy całymi tygodniami, by nie mogli być jakoś pokazywani oficjalnie, ale ubieraliśmy w habity, stroili się jak tylko możliwe, bo chcieli tutaj przeżyć ten biały strój, by być, nawet chociażby zabrać cichaczem zdjęcia. To oczywiście myśmy zabierali im dopiero, bo nie chcieli tu sobie tych zdjęć wozić, ale to był piękny czas. Czasy, kiedyśmy się odradzali. Ale skoro mam mówić o związkach, o kulturze religijnej Jasnej Góry poprzez Jasną Górę z narodem węgierskim i wzajemnie, to nie sposób, byśmy nie sięgnęli dosłownie aż po czasy fundacji, po czasy XIV wieku. Więc uprzedzam, że jeśli ktoś będzie spał, niech podniesie rączkę. Oczywiście można chwilę wyjść, no do pustej bazyliki nie będę przemawiał, ale skoro mi to powiedziano, że mam prawo mówić nawet do 40 minut, myślę, że jakoś na tyle ze mną wytrzymacie, a ja na pewno z przyjemnością z Państwem tu chciałem się tym, co wiem, tym, co umiem i jak mówią, co wiedział, to powiedział. Proszę Państwa, związki nasze z Węgrami, związki i będziemy solidarność nasza z nimi przez pokolenia sięga już ponad 600 lat, jak wiemy, tę rocznicę w 1982 roku przecież obchodziliśmy. To była wielka katolicka, powiedziałbym, manifestacja w Polsce z obecnością ich. Już wtedy trzy czasy złagodniały, gdzie mogli i oni habity założyć, przyjeżdżać tutaj do nas, mogli się manifestować, a myśmy im to bardzo chętnie udostępniali. W roku 1982 roku zatem katolicka Polska obchodziła 600-lecie pobytu cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Pamiętamy ten czas, bo jesteśmy tym pokoleniem, że przecież już ten czas bardzo dobrze znamy. Podczas związanych z tym jubileuszem uroczystości powiedziano niemal wszystko o jego roli w dziejach narodu. Nie uwzględniono jednak poza wyjątkami szczególnego faktu, że w 1682 roku książę Władysław Opolski, inaczej Opolczyk, jako pełnomocnik Ludwika Antygaweńskiego, kładąc kamień węgielny pod podwaliny klasztoru, podbudował w narodzie polskim popularny już wówczas kult Najświętszej Panny oraz wzmocnił do dzisiaj utrzymujący się pomost braterstwa polsko-węgierskiego. Mówimy tak, lubimy tym się terminem posługiwać, to wiele po węgiersku, bardzo ładnymi, Lendermaniu, Tezwerek i tak dalej. Też posłyszeliście na pewno, bo to są podobno już niektórzy,
którzy byli w ostatnich dniach na Węgrzech i tym terminem oni szafowali, a my po polsku mówiliśmy Polak, Węgier, Bratanki, tak do szalki, jak i do szklanki. To pięknie brzmi. Coś w tym jest pięknego, bo nas tam fetowali właśnie dobrym winem. Myśmy tego jednak tutaj nie robili, bo mamy inne tradycje, herbacino, nędzną kawą, której oni nie lubią, a my niestety tych tradycji pięknych w tym geście nie potrafimy wykazywać. Niemniej jednak, dwa sąsiadujące przez wiki państwa, Polska i Węgry, u schyłku średniowiecza połączyły się ze sobą w dynastycznych interesach Piastów i Arpadów, Antegawenów i Jagiellonów. Później, w czasach nowożytnych, więzi te podtrzymywali polscy Jagiellonowie, król Stefan Batory. Potem w latach niewoli narodowej wspólnych interesów bronili generał Józef Bem, generał Henryk Dębiński, wreszcie w okresie okupacji hitlerowskiej Józef Antal, ksiądz Bena Warga i inni. Po współczesne czasy, po ostatnim, jak powiedziałbym, nawet przecież może to odczytaliście w prasie, że ojciec przeorku Jasnogóry, ten panujący nam dzisiaj, ojciec Roman Majewski, był przyjęty oficjalnie, dostał nawet medal za współpracę polsko-węgierską, a kilka lat wcześniej, prawie 20 lat temu, oficjalnie w parlamencie generał zakonu był tam fetowany i również także w sposób pierwszy, jak gdyby taki przykładalny to był gest, że zakon został wtedy przez komunistów w 1950 roku skasowany brutalnie, a jeden z ojców został nawet oficjalnie powieszony za zbyt daleko idącą współpracę, jak gdyby z podziemiem. To była trudna sytuacja, trudne czasy, ale tutaj jeszcze do tego może wypadnie nawiązać. Nie wiem, czy mi się uda w całości, bo to długi temat, ogromnie ciekawy, ale może w innym miejscu. Dwa sąsiadujące zatem narody. Przez wieki Polska, Węgry, u schyłku średniowiecza połączyły ze sobą dynastyczne interesy Piastów i Arpadów, Antegawenów i Jagiellonów. Jak już wspomniałem, potem następne czasy po królów naszych, po nieszczęsnych może także i Rakoczów, tutaj trzeba wspomnieć, kiedy za królem szwedzkim przyszli do nas z południa, by też nas tutaj nieźle ograbić, ale to epizod, który źle się zapisał, który źle wspominają Węgrzy, mówiąc, kiedy my wspominamy Rakoczów, to oczywiście nie mówcie, bo wiemy, że to jest wstydliwa dla was sprawa, bo nasi was ograbili, czyli Węgrzy nas. Nie ma drugiego i drugiego państwa w Europie, z którym łączyłyby Polaków tyle wiekowe i zgodne współpracy z Węgrami stosunki. Lata pomyślności, a zwłaszcza lata niedoli, wiązali monarchowie wspólną obroną, której sukcesy były radością obu stron. Klęski zaś, którejkolwiek odczuwałyby nie tylko rodziny, ale także i całe, powiedziałbym, monarsze dwory, a także i oba królestwa jedności. Sięgająca tysiąc lat wzajemna więź obu narodów wyżłobiła obok sympatii wiele wzajemnych powiązań. Oba narody wspominają nie tylko władców i książąt, lecz lubią się także przystajaniem ich odrębnej kulturowej jedności, a także i form rodzinnej religijności. Niektóre wspólne rocznice, a także drobne uroczystości, poświadczają wielowiekową przyjaźń i odnajdują nowe kontakty, dzięki którym więź polsko-węgierska stale się wzmacniała. O różnych przejawach przyjaźni powiedziano tutaj i gdzie indziej już wiele. Zauważono między innymi, że w zakresie integracji religijnej w ciągu kilku wieków ważną rolę odgrywała stolica apostolska, która wielokrotnie delegowała do obu państw, jak gdyby razem, tych samych nuncjuszy, delegatów Stolicy Apostolskiej. By wprowadzali jednolite praktyki religijne, realizowali wspólne całemu Kościołowi modele organizacyjne. Doświadczyłem to przed kilkoma laty, powiedziałbym już prawie 30 ponad lat temu, gdy szukając polskich spraw w Archiwum Watykańskim, mówiłem, idź do spraw węgierskich, tam jest nuncjusz, który pod jego hasłem znajdziesz wszystko w Polsce, a nie odwrotnie. Węgrzy szukają pod swoim i znajdują wszystko. My natomiast szukając polskich spraw musimy sięgać w sprawach kościelnych do
jak gdyby wspólnego nuncjusza legata, bo po pewien czas, nie zawsze to bywało, ale właśnie poprzez węgierskie interesy. W świetle dotychczasowych badań można powiedzieć, że w zamierzeniach króla węgierskiego, Ludwika Wielkiego, albo oni mówią, my nieraz mówimy Ludwika Węgierskiego, chyba korzystniej to nawet jest, misję tę miał gruntować węgierski zakon Paulinów. Zdarzenia dziejowe sprawiły, że wkrótce po przybyciu Paulinów z Węgier do Polski na tronie wawelskim zasiadła córka Ludwika Jadwiga. Z tego wzgórza zapewne myśli swoje kierowała ku nowo założonemu klasztorowi na Jasnej Górze w Częstochowie, w którym przybywali jej rodacy. Choć źródła nie odnotowały zbyt wielu szczegółów, wszystko wskazuje na to, że Jadwiga wespół z małżonkiem Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do rozwoju wielonarodowego wkrótce Palladium z cudownym obrazem Matki Bożej. Droga Jadwiga na Wawelski Zamek. W 1338 roku na zjeździe w Wyszehradzie, to znamy z historii Polski, król Kazimierz Wielki zawarł układ ze swym szwagrem Karolem Robertem, królem Węgier, który zmarł w 1342 roku, na mocy którego na wypadek braku potomka męskiego antygadanom przyznany zostanie tron Polski. Realnie nie zakładano wówczas, by rzeczywiście na osobę młodego 23-letniego liczącego piasta miał wygasnąć ród. Tak się stało w 1370 roku. Okazało się to rzeczywistością, wobec czego król Ludwik Węgierski przejął we władanie Królestwo Polskie. Ten mądry, niewątpliwie władca, jednak miał plan, by na dworze polskim osadzić nie siebie, panował co prawda krótko, bo mówiąc tak szczerze, kiedy ufundował nas w sierpniu 1382 roku, praktycznie miesiąc potem umiera, ale oczywiście jako władca, najpierw delegat, była nią wtedy matka jego, Elżbieta, a potem przez krótki czas, takim trochę powiedziałbym plenipotentem, na krótki czas powtarzam, Władysław Opolczyk i wreszcie sam Czesz dobrą sprawę w Polsce, to tak długo nie zagrzewał. Jadwiga, kim była ona? Z pochodzenia Węgierka, trzeciej generacji była również piastówną, prawnuczką Elżbiety Łokietkówny. Niepełnoletnia, zaręczona Wilhelmowi Habsburgowi, stała się powodem trudnych przetargów politycznych, a nawet dynastycznych i rodzinnych. Szczególnie wówczas, gdy Ziemowit IV Mazowiecki zamierzał ją porwać i poślubić, by w ten sposób zyskać prawo do korony polskiej. Zwyciężyła jednak polityka małopolskiej magnaterii. Jako sprawę pilną potraktowano wzmocnienie królestwa na wschodzie, gdzie krzyżacy dokonywali wielu spustoszeń w dziedzinie materialnej i moralnej. Dyplomacja polska i litewska poprzez unię Polski z Litwą w małżeństwie Jadwigi z 35-letnim Jagiełłą widzieli, to dostrzegali, szansę zlikwidowania lub przynajmniej ograniczenia ekspansji krzyżackiej. No i tu właśnie wyszła propozycja, aby Jadwiga wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę. Propozycja Jadwigi była trudna, nadto niemożliwa ze względu na zaręczenie z Wilhelmem. Znamy to z historii. Ale interes dwóch narodów gotowych do współpracy w imię zwracania wierze katolickiej skłonił młodziutką Jadwigę do rezygnacji z osobistych i życiowych planów. Była to niewątpliwie wielka ofiara z życia, ale na to się zgodziła. W dniu 16 października 1384 roku w Wawelskiej katedrze odbyła się koronacja Jadwigi na króla Polski. Niespełna rok później książę Władysław Opolczyk, do niedawna traktowany jako kandydat do tronu polskiego, teraz pozostający przy Bogu Jadwigi na Wawelu, zabiegał najwyraźniej o to, by małżeństwo z Wilhelmem zostało dopełnione. Widząc jednak, jak kruche były podstawy jego planów politycznych, udał się do Budy, by tam przeciwstawić się pertraktacja z Jagiełłą.
ale interes narodu, interes władców, interes może szlachty polskiej był inny i stało się, co się stało. Otóż właśnie, sprawa, którą zamierzał przeforsować ze Elżbietą żyjącą, nie udała się, powrócił i stał się po prostu trochę już malkontentem w tej sprawie, na dobrą sprawę wichrzył trochę, kiedy małżeństwo było dopełnione już między Polczykiem, między Rysami Jagiełło a królową Jadwigą. Otóż właśnie, wśród małopolskiej szlachty pertraktacji z Jagiełłą był tak daleko zaawansowany, że stanowisko Polczyka pozostawało bez znaczenia. W tej sytuacji dość szybko przeorientował się on, by być zwolennikiem Jagiełły. Panowie małopolscy wykorzystali jego wpływy i nalegali, by zmienił nastawienie królowej matki, a także by poparł swoim autorytetem poselstwo do Jagiełły. Gdy w niedługim czasie książę Litwy Jagiełło przybył do Krakowa, przy jego boku stanęli dwaj najpotężniejsi lennicy korony polskiej. Książę Ziemowit Mazowiecki i Władysław Opolczyk. Jeszcze w dobrych układach. Zmiana polityki Opolczyka w sprawie małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą spowodowała ochłodzenie dobrych stosunków zaufanych dotąd doradcą. Przez długi czas Jadwiga nie dopuszczała myśli o rezygnacji z małżeństwa z Habsburgiem. Ale wydarzenia biegły już lawinowo i nie do Jadwigi należały najbliższe decyzje. W dniu 15 lutego 1386 roku była świadkiem chrztu Jagiełły, którego ojcem chrzestnym był właśnie Opolczyk, a matką chrzestną Jadwiga z mężczyńskich Pilecka, matka późniejszej trzeciej żony Jagiełły, Elżbiety. Trzy dni później, 18 lutego, Jadwiga poślubiła Władysława jako współkróla, zamykając długi korowód zabiegów dynastycznych i otwierając nową kartę w dziejach Polski. No, pech chciał, że Jadwiga żyła krótko, ale zostawiła po sobie miłą pamięć, wdzięczną pamięć w kulturze polskiej, w regionności, aż po świętych włącznie, ale specjalnie w narodzie polskim, bo będzie jakoś Jadwigi jako świętej nie doceniają po chwili obecnej. Może trochę się zmienia także przez obecność tam Paulinów, którzy tę formę kultową tam jakoś propagują. Miłości do tradycji antygaweńskiej u nas. Biografowie Ludwika Węgierskiego, ojca Jadwigi, jednoznacznie podkreślają jego wielką sympatię do zakonu Paulinów. W kręgu właśnie tych białych Paulinów znajdowała ona w wielu miejscach czas na to, by oderwać się od polityki i udawać się tam na rozmyślanie, na kontemplację. Było kilka takich klasztorów jego ulubionych, między innymi Buda Sentlerin, co jest taki klasztor świętego Ładzieńca, czy tam są ruiny nad całym Budapesztem, najwyższa prawie góra, gdzie do dzisiaj te ruiny tam są czytelne. I wreszcie taki klasztor na pograniczu już słowacko-węgierskim nad Dunajem jest przepiękny klasztor Maria Nostra, z którego to Paulini przybyli w 1382 roku w liczbie 16 osób, by tu zasilić ten dom i rozpocząć życie monastyczne, życie eremickie na Jasnej Górze w Częstochowie. Po byłym jeszcze, po byłej parafii, którą przyniesiono wtedy na Stare Miasto, wtedy się odwrotnie nazywał. Tu było Stare Miasto, nazywało się Częstochową, a tam, gdzie jest Kościół Świętego Zygmunta, to jest, dzisiaj nazywa się Starą Częstochową, ale wtedy odwrotnie to wyglądało. Ale to inny problem. Ludwik Węgierski, monarcha dwóch królów i królestw, nie ukrywał sympatii do Paulinów. Ja wspomniałem o tym. Najbardziej takim spektakularnym momentem było to, że kiedy wypadło mu rozgrywać pewne granice między Wenecją, Istrią, tu Chorwacją, potem Chorwacja wtedy należała już do państwa węgierskiego. On oczywiście w latach 70., a konkretnie w 1362 roku stoczył wojnę z Wenecją, gdzie warunkiem zwycięstwa był akurat ten moment, kiedy zażądał zwrotu relikwii świętego Pawła Pustelnika, który jest patronem zakonu naszego. I wtedy, to jest prawdą, w kościele świętego Julian
były relikwie świętego Pawła. Podobno sprytnie kanonicy się ułożyli, że zamiast dać relikwie świętego Pawła, dali jakieś relikwie kanonika tanecznego, które uchodziły za relikwie świętego Pawła. I tak do dzisiaj na dobrą sprawę my nie wiemy, czy relikwie mamy autentyczne św. Pawła żyjącego z IV wieku, czy też są to jakieś kanonika. I oczywiście u świętego Ludwika w Rzymie, w Wenecji nadal są te relikwie jako tam autentyczne, a nam dano tylko jakiegoś innego kogoś. Tak czy inaczej, to nie ma znaczenia. Przywiązujmy uwagę do tego, co mamy dzisiaj włączone. Te oba jakieś tam szczątki, relikwiarze tu czy w innych miejscach, celowo, żeby jakoś one były autentyzowane, że tak wolno powiedzieć tym terminem, do kultu przeznaczone. Szacunek Ludwika za tym względem Paulów nie był, był niezwykle przyjazny, sprzyjał popularności Paulinów na Węgrzech, a także i w Polsce. Przyczynił się także do pewnego rywalizowania tutejszych Paulinów w stosunku do węgierskich, gdzie praktycznie od XIV i XV wieku to wyraźnie się czuje. Paulini stanowią jak gdyby tą elitę w zakonie paulińskim, niby zakonem węgierskim cały czas jesteśmy, ale polska prowincja stanowiła elitę, czy powiedziałbym także jeszcze coś więcej, taką specyficzną cząstkę odmienną od bardzo eremickiej formy, którą do dzisiaj próbują tam narzucać Węgrzy nam także. Podczas gdy Paulini polscy podejmowali się już w XV wieku, 1420 rok, to pierwszy nasz klasztor, kiedy zostaliśmy obdarzeni parafią, to jest Rzeszowa, Kołbuska w Małopolsce. I potem tych parafii podejmowaliśmy bardzo dużo. Nie nasza to była specjalność, ale taki był wymóg i zarówno naszego biskupa, władców naszych, Kazimierza Wielończyka, aż potem po następny, po współczesny wręcz czas. Szacunek zatem dla Paulinów węgierskich, tutaj polskich, był przyczyną wielkiej rywalizacji, ale też poziomu ogromnej kultury. Rywalizacji, która przyczyniła się do takiego scentralizowania i powiedziałbym może coś więcej, do wyszukania pewnego modelu, który się nazywamy o tradycjach czynnych i jednocześnie bardzo skrajnie eremickich. To niełatwa była rzecz. Powiedziałbym tak szczerze mówiąc, tutaj te dwa okna, które są, to jak kaplica. Kaplica wewnętrzna, gotycka i tu otwierali okna mnisi o godzinie 12 w nocy. Nie było prawie nikogo, Panu Bogu śpiewali, tam nie było żadnego szantizmu, nic z tych rzeczy. Tylko zwykłe ławy, proste ławy, wyrzucone kilkanaście lat temu i ten chór nabrzmiewał całą tą bazyliką, ona się krótka była. Nie taki jak potężny dzisiaj kościół, nie taki wysoki również, spadony zresztą w 1690 roku. Tu apostolowali tym właśnie duchem, obojętnie czy był ktoś, czy 10 osób, w jakim sensie musieli pokazać, co to znaczy duchowość zamknięta Panu Bogu. Ofiaruję moje swoje modlitwy, swoje śpiewania, swoje rozmyślania, a były to bardzo trudne. Mówiąc tak szczerze, stając o godzinie za 15-12, półtorej godziny siedząc na tym brewiarzu, można było się zmęczyć. Potem szli spokojnie jeszcze na krótkie odpoczynek, na 3 godziny, znowu o godzinie 6, czy przed 6 stawali, by znowu o 6 być na czynnej służbie przy otwartym obrazie Matki Bożej i znowu całodzienna służba. Co prawda, nie tak może jak dzisiaj spowiedzi nie było tak dużo. Jeden tylko wystarczył ojciec, żeby spowiadać tych, którzy przychodzili do spowiedzi. Nie było tak jak dzisiaj. Kolejki, raz jeszcze kolejki. Jak już nie tak, jak może lat temu kilka. Czasy się bardzo potężnie zmienili. I on zdali po tej paulińskiej duchowości, którą tutaj może możemy tutaj bardzo szeroko omawiać. Ona imponowała, ona zachwycała. Najlepszy dowód, że to był taki pęd poznać tę kulturę, tę duchowość, która zamykała się nieraz w tym, że całe rodziny chciały być razem z nami w kaplicy. To niemożliwe było, bo ten chór był jednak zamknięty przed kobietami, ale kobiety uczestniczyły w tych maleńkich, a tam takich emportach, które są. One tam mogły być i uczestniczyły
nie wiem, czy miały książeczki, czy nie, ale był zasłuchany, był wespół modlący się z Paulinami. To taka była forma wspólnoty paulińskiej, powiedziałbym, przeniesiona z kustem węgierskim do naszej tutaj bazyliki. Historycy zgodnie podkreślają, zakon w czasach Ludwika Węgierskiego cieszył się niezwykłą popularnością. No, jeśli można tutaj powiedzieć, że nie tylko sam Ludwik Węgierski, ale wszyscy jego następcy na różny sposób doceniali, wartościowali tę wspólnotę, która niby była skrajnie eremicka, zamknięta, nieotwarta na jakieś wielkie misje, do XVII wieku praktycznie byśmy byli totalnie zamknięci. Jeśli się coś w tym kierunku zmieniło, to dzięki pierwszym generałom polskim. Dwóch pierwszych generałów, Gruszkowicz i Staszewski, ponieważ wyspa nic nie mówią Państwu, ale oni dopiero rzucili jak gdyby na nowe tory kursy zakonu, kiedy otwieraliśmy się na studia zagraniczne, na tytuły naukowe, doktoraty, profesory i tak dalej. I oczywiście otwartość na kazania, na misje, to była nowa epoka, która zmieniła także strukturę tego domu, a także i kontakty nasze z Węgrami. Nie chcąc tutaj wchodzić w bliższe szczegóły, jeszcze trzeba by zatrzymać się przy tym problemie, który tak niejednokrotnie w literaturze polskiej mąci nam sprawy i pewne kłopoty nam sprawia także. Mianowicie jest takie przekonanie, że Opolczyk ufundował nas tutaj na Jasnej Górze. To jest długa historia, by mówić na ten temat, bo dokument pierwszy, który mówi, że w sierpniu 1382 został wydany przez niego, jest to dokument, który mówi już po prostu dlatego w ten sposób, że świadomość miał Opolczyk, iż umiera król Ludwik Węgierski. A zatem tu będąc tym panem włości swoich na terenie księstwa, czy może włości wieluńskiego, tak zwanego rejonu, miał prawo, jak gdyby w własnym imieniu ten dokument wydać już, tak się rozpoczyna, Ladislaus, Lodus lub Wielunensis i tak dalej, Opolensis, to są te terminy dosyć tutaj znane, ale nie będę tutaj przytaczał. I on ten dokument wydał. Natomiast po śmierci już króla Ludwika, on właśnie Ludwik już przy wpływie niewątpliwie królowej Jadwigi dokument mowy potwierdził. To jest 1391 rok, kiedy drugi dokument już przy współpracy wzajemnie małżonków Jadwigi i Panisława został tutaj podany. I według niego możemy teraz poznać już jak gdyby pewne wartości duchowe i polityczne, które decydowały o tym sanktuarium, gdzie praktycznie, mówiąc tak szczerze, naród węgierski czuł się tutaj jak w swoim domu. Przychodził przez cały okres do naszych współczesnych czasów, gdzie czuł, że ten obraz ma jakiś związek z Węgrami, że nawet jest pochodzenia węgierskiego, że on jest właśnie jak gdyby darowizną nie Opolczyka, ale właśnie Jadwigi. Ten termin może źle brzmi w uszach historyków, ale Państwu chyba nie będzie on przeszkodą, że powiem, że bardzo by nam to nawet zależało, żeby to Jadwiga była darczyńcą tego obrazu, a nie Opolczyk. Ale właśnie, ponieważ tak się składa, że Jadwiga przybyła w lipcu i konkretnie, przepraszam, w sierpniu do Częstochowy i do Krakowa i potem koronacja następowała w październiku 1384 roku i historia mówi wyraźnie, że obraz został przywieziony w październiku 1384 roku. A więc można powiedzieć, że Jadwiga przywiozła do Polski ten obraz i prawdopodobnie Opolczyk będąc w Krakowie ten obraz mógł przywieźć nie z Bełża, ale przywiózł z Krakowa. Zresztą dlaczego z Bełża? W latach 1387-89 prawie i Opolczyk łącznie z Ludwikiem Węgierskim wtedy wojnę toczyli z Litwą. I właśnie w Bełży, gdzie był, jak mówimy, obraz, stamtąd wtedy chyba jako prezent sobie zabrał go. I potem, tak się uczera tradycja, taki dokument mamy, tak zwanej historii, która jest uważana za najstarszy, jak gdyby przekaz historyczny co do posiadania tego obrazu w Polsce. Mówi właśnie, że to jest to Opolczykowe dzieło i jego zasługa. Ale dzisiaj historycy się skłaniają ku temu, by mieć tą świadomość, że bardziej pasuje, aby ona, Jadwiga, była
darczyńcą, a nie książę Opolczyk, który w tym ostatnim okresie był już źle widziany przez Jagiełłę, by być wręcz w wojnie, a potem nawet wywłaszczony z wszelkich przywilejów. Ale to kwestia już bardzo odległa znowu. I nas jednak interesuje to, co zresztą chyba, nie wiem, starsze osoby pamiętają, obecność Ojca Świętego w 1364 roku, bo taka właśnie była data z konieczności narzucona, nie 82, tylko właśnie ten czas jak gdyby faktycznego przywiezienia udokumentowanego historycznie tutaj obecności. I wtedy podkreślaliśmy tę właśnie datę jako szczególnie związaną z obecnością królowej Jadwigi. O tym przed gością nie mówiła, ale tak dzisiaj możemy to przypomnieć sobie. I chciałbym tutaj zauważyć, że Jagiełło, potwierdzając fundację klasztoru, czynił to we własnym imieniu, a odstawiając już na bok niejako księcia Opolczyka. Jest to ważna sprawa, by powiedzieć, że czuł się współdatorem tu klasztorów, jakkolwiek Opolczyk jeszcze po 1382 roku zarówno Jasną Górę, jak również utworzył nowy kościół, klasztor w Wieluniu. To taka może dykteryjka, która się tutaj przyda, ale to może za dużo szczegółów tutaj podkreślam. Chcę podejść jednak do trochę dalszych problemów, by zauważyć tę więź, która dla nas jest bardzo tutaj cenna, którą na swój sposób jeszcze podkreślamy także i we współczesnej także dewocji. Napiętą sytuację ratowała niewątpliwie w całym tym korowodzie zabiegów niewątpliwie Jadwiga. Mając świadomość, że Opolczyk był jej przyjacielem, mając świadomość, że Opolczyk robi wszystko, by nie dopuścić do małżeństwa z Władysławem Jagiełłą, ale z Habsburgiem. Dlatego wdzięczność jej była ogromna. I w jakim sensie autor, który napisał pierwszą historię obrazu, napisał z ogromną sympatią do Opolczyka, a nie do Jagiełły. Mało tego, napisał nawet wprost, że przyszedł brutalny książę z Litwy i wypędził, z Krakowa wypędził z Polski Opolczyka, by zawładnąć koroną i zawładnąć także ręką królowej Jadwigi. No i jest to opinia, jest to dosyć taka nieprzyjemna opinia, którą nie wiadomo, czy napisał Pałgin czy nie, ale może by ich napisał Węgier na pewno tę historię, dlatego sympatią Władysława Jagiełły nie deklarował przy nim. I nie znamy, dlaczego tak akurat nie zauważył Jadwigi w ogóle, ale ona występuje w dokumentach potem tych, zwłaszcza w 1391 roku, kiedy już jest Władysław Jagiełły jako fundator oficjalny i z przywilejami, które powiększały nieraz jeszcze dobra, jednocześnie też uwzględniały podstawową rzecz, mianowicie klasztor jastogórski stawał się wtedy już wyraźnie jak gdyby domeną polityki polsko-węgierskiej, do której czuli się Węgrzy tak bardzo potem tutaj jakoś spolegliwi, zobowiązani, przychodzili jak do swojego domu, by czuć się wręcz prawie konfratrami, braćmi, cywili. Czy swoje, czy kobiety, czy mężczyźni, dzieci, całe parafie, całe nieraz jednak pielgrzymki, które miały tutaj swoje jak gdyby spotkania, czy też może czuły się jak gdyby na weselu w Kanie Galilejskim. Bardzo znamienna jest tutaj cała ta narracja tzw. historii translacji o tabule, gdzie ten element pro-węgierski przewija. Ta sympatia do Węgrów, chyba napisana przez Węgrów, ale z dużą animozją do Jagiełły, tutaj trzeba to koniecznie zauważyć. I co jest jeszcze ważne, do końca Opolczyk, mimo że już tak był, powiedziałbym, świadomy, że Polska zaakceptowała Jagiełłę, że będzie to nowy kierunek dla przyszłego już poziomu także panowania, następnie tak się faktycznie stało. Mimo to Opolczyk jednak nawet w latach jeszcze 1386 zajechał w Babel i chciał porwać Jagiełłę i chciał może jakoś doprowadzić do tak jakby skonsumowania małżeństwa właśnie tych dwójki, Wilhelma i Jadwigi. Oczywiście tutaj na przeszkodzie stanęli panowie polscy, a także sama zresztą elita i zresztą także potem już Jagiełło, który spisek niejako odkrył i za to niesamowicie ukarał księcia Opolczyka. Przedstawiając te różne opinie, nie chcemy tutaj wchodzić w szczegóły, które może
dla nas są trudne. Widzę, że niektóre osoby trochę zmęczone są tym moim gadaniem. Może to jeszcze trzeba tutaj dorzucić. Komu zawdzięczamy ten cudowny obraz? Jeszcze jest może tylko jako takiego, jako pewnego rodzaju resumę. Niewątpliwie chcę powiedzieć to, że oficjalnie muszę przyznać tę pierwszą wersję, która mówi o Fundacji Okulczykowej. Mówimy jednocześnie w świetle badań historycznych, że w tym, co widzimy w wizerunku obecnym tutaj za naszymi ścianami, jest to obraz już przymalowany po 1430 roku. Nosi on cechy zachodnie. Pewne elementy są, jednak ta statyczność twarzy Matki Bożej Dzieciątka nosi cechy ruskie, to fakt. Można mówić o Konstantynopolu. Oczywiście mówimy o tym długim pochodzie z Ziemi Świętej przez Konstantynopol aż do Bełza, a potem z Bełza do Polski. I te cechy niewątpliwie w obrazie są. Ale są też cechy czytelne, jak gdyby kultury włoskiej, kultury zachodniej. Znowu wracamy do Ludwika, gdzie jako mecenas sztuki dwa tego typu obrazy zostawił. No, mówimy także, że to są obrazy, jak gdyby depozycie danej Jagielle przez Elżbietę Łokietkówny. Możliwe, że tak. Jeśli Państwo, kiedy będą bawić granie, zobaczą podobne tego typu dwa obrazy, które są na pewno nie przemalowane, są autentyczne z tamtego czasu. Nasz obraz ma już cechy mimo wszystko XV-wieczne z elementami oczywiście twarzy Matki Bożej Dzieciątka, czy może układów samych szat, ale już nie jest to obraz wizerunek typu bardzo wschodniego. Ale to tylko dla takiej ciekawości w tym miejscu wypada dzisiaj powiedzieć przy tych stosunkach polsko-węgierskich. Hipotezy, które na ten temat są szerokie, nie będę tutaj może na miejscu, by o nich szczegółowo mówić. Pamięć o królowej Jadwidze tutaj jest żywa. Kilka lat temu, w związku z beatyfikacją, kanonizacją, ołtarz, który jest tam po prawej stronie tej bazyliki, jest tego dowodem, że chcieliśmy tutaj podkreślić jej obecność, chociaż nie mamy w dokumentach widziane, że ona kiedykolwiek to była. Wszystko wskazuje na to, że miała bądź sobą czas, prawie tych 10 lat panowania, by często odwiedzić, by być tutaj, a potem zrobił jak mąż jej już po śmierci wszystko, aby w tym miejscu zadbać o tak zwany stały aniversarz. Stałe modlitwy w ciągu całego okrągłego roku. Raz w tygodniu była obowiązkowa msza święta za Jadwiga, potem Annę Celejską, drugą żonę jeszcze, którą tak jakoś umiłował sobie, jak byłoby za nią. Także te msze święte corocznie się cały czas, zresztą do współczesnych niemal czasów, były odprawiane. Dzisiaj nie wiem, jak to już jest, ale mamy w to miejsce coś innego. Zamiast może aniversarza mszalnego, mamy przepiękne, nie wiem, czy mieliście Państwo okazję słyszeć, nieraz może w telewizji, już kilka razy sam słyszałem, że w telewizji trwam, o których te boje toczą, ale dopóki nasza władza tą rozwiązuje i dworak, to mieliśmy na to, że tą telewizję otrzymamy. To towarzystwo na to nie pozwoli. To tak wydaje mi się, tak lekko licząc, to trzeba powiedzieć, że to braterstwo z łódki i z wodnych różnych eskapad świadczy o tym, że to zacięli się, że nie. Ale dzisiaj to tak odskocznia. Wszystko wskazuje ten sąd. Może jednak coś inaczej pokryje, bo ja jednak zawsze wierzę, że nad plany ludzkie są jednak lepsze ten, który potrafi przekonać argumentami nadziemskimi. Proszę Państwa, jeśli dlatego chciałem powiedzieć, że jeśli coś może stało z tej żywej pamięci Jagiełłowej, to przepiękne klęczki. To łacińskie, ta łacińska litania, którą nieraz słyszymy, może opisujemy się, są nagrania piękne, a jeśli tutaj nawet być może uda nam się, może byśmy demonstrowali to nawet dzisiaj, ale mam nadzieję, nie ma księdza arcybiskupa, być może będzie msza święta łacińska, byłby to taka namiastka, gdybyśmy mogli łacinę tutaj w tym miejscu odtworzyć, przypomnieć sobie. Nie będzie oczywiście możliwości, żeby zacząć te przepiękne klęczki o Marii Ocalnicy z rękami wyciągniętymi i potem mostra te z sematrem.
to jest właśnie coś, co zostało z tamtego czasu. To są autentyczne, 14-wieczne, z węgiem przyniesione, potem jakoś tak spolszczone, co nieco. I one są obowiązkowe za właśnie Jagiellonię, za Jagiellę między innymi. No jakby teraz święto, ale za całą rodzinę, która tu stworzyła sobie Palladium, by czuć się jako naród tu zjednoczony w tym miejscu. I, ale to jeszcze chwila, by powiedzieć coś więcej. Ze świecią Jagiellonii jagiellońskie panowania nakładały się na antywiadeńskie tradycje. Zatem i klasztor doznawały licznych oznak sympatii, świadczących nawet o chęci przewyższenia poprzednich dowodów hojności, czego dowodem był fakt powtórnej fundacji miejsca, a także utworzenia, jak wspomniałem przed chwileczką, Palladium, czyli takiego, nawet chyba można by powiedzieć, może mauzoleum swego rodzaju, chociaż żaden z władców tutaj nie spoczął, ale sympatię swoją na różny sposób wyrażali. Mimo to, do powszechnej opinii, zrodzonej niewątpliwym wpływem translacji Oktawy, czyli pierwszego dokumentu, przeszedł na wiele stuleci fakt szczególnej protekcji antygadenów, których reprezentantem był Opolczyk, nieszczęśliwy polityk, ale przecież faktyczny fundator. Paulini jego się nie wyrzekli, ale chcąc utrzymać na tym miejscu, musieli się z konieczności jak gdyby przeforsować, przestawić sympatii do Polczyka na Władysława Jagiellę. I to się stało, dlatego potem ta życzliwość Jagiellę i nasza odwrotnie także względem niego była bardzo czytelna. Ale właśnie tu jesteśmy przy pewnym problemie, który pozwoliłem sobie kilkanaście lat temu. Uważam to za swój taki sukces, chociaż to jest moje dziecko, które jeśli to uda mi się, to będę bardzo szczęśliwy. Mianowicie mamy dokument znakomity, książkę z 1517-1613 roku, do której się wpisało 332 Węgrów. Na różny sposób wpisywali się, na wszyscy jednak po łacinie. Jest kilkanaście dosłownie wpisów polskich jako pewnego ksymelia. I kilka wpisów jest także w języku polskim, między innymi tego słynnego Hieronimowskiego, takiego półprotestanta, nawróconego i tutaj kającego się przed Matką Bożą za swoje miecne, czyli w sympatiach luterańskich. Otóż właśnie ta księga mówi o pewnym takim związku konfraterskim, takiej sympatii do braterstwa jasnogórskiego, do świętego pustelnika, bardziej jeszcze do Matki Bożej Częstochowskiej. Konfraternia, czyli powiedziałbym takie braterstwo, pozwalano odziewać się habity, po śmierci oczywiście pozwalano chodzić nawet, jak wspomniałem tutaj, na te chórki, czy nawet bodajże w innych klasztorach pozwalano przerywać klauzurę, by mogły kobiety wejść razem na brewiarz wspólny, by mogły uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach. Oczywiście tutaj, jeśli może taka tutaj ta barierka, która jest na końcu państwa, jak się kończy ta nasza tutaj część prezbiterialna, ona świadczyła tutaj tak zwany pierwszy punkt. Następna część była już dla świeckich. I wtedy, jeśli odpowiadały się nabożeństwa dla ojców w stalach, których tutaj nie ma, bo za często byłoby już tu ustawiać ich, to tam mogły kobiety być z tyłu, tutaj ci mężczyźni razem z ojcami mogli śpiewać wspólny brewiarz. A to taka była tradycja, nie wiem jak tam się potem to stało, że już potem się to wszystko rozsypało po 1690 roku i te fragmenty, które tam zostały marmurowe, to tylko ślad dawnej tradycji. W każdym razie jest tu ważna sprawa, by założyć taki pewien element, który niewątpliwie najbardziej zintegrował nas, Polaków, z Węgrami. Dosłownie ta liczba 3334 obliczonych przeze mnie Węgrów, którzy tu przybyli od 1517-1623, to liczba ogromna, ale to kilka lat zaledwie. Proszę Państwa, to jest czas, który był dla Węgrów czasem największego niepokoju. Czas, w którym myśmy naprawdę Polacy robili wszystko, by pomóc Węgrom w ich utrzymaniu się przed nawałą turecką. Jest to czas, kiedy królową węgierską jest córka Izabela Zygmunta Starego. Wyszła za mąż za Jana Zapolnie, oczywiście krótki czas, właściwie 2 lata zaledwie małżeństwa,
Oczywiście sypie się już kultura, sypie się wszystko, bo nacierają Turcy wyraźnie na Węgry. I Paulini polscy no, pomagają finansowo. Bardzo smutna rzecz się potem wywiązał z powodu, że dowiedział się o tym Zygmunt Stary i upominał nas bardzo stanowczo, że jeśli tak będziemy pomagali Węgrom, to gotów nas zabrać stąd, wyrzucić z Częstochowy, bo nie wolno tego robić. Ciekawa rzecz. Córce Zygmunta Starego, kiedy myśmy już pomagali, on był tu przeciwny. Dlaczego tak się stało, tego nie rozumiemy. No nie wiem, czy to wielkie skarby wywożono. Pomagali finansowo, pomagali militarnie. Potrzeba taka była. No, dokumenty, które są dzisiaj czytelne, trochę w głowę nas uderzają. Dlaczego taki element pojawił się, że to jesteśmy wręcz upokarzani, że jeśli tak dalej będzie postępowali, to nas stąd może wyrzucić. Dosłownie tak bym tutaj odczytał ten dokument, który z 1523 roku już jest. No, bardzo to znamienne. Proszę Państwa, ale co jest ważne? To, że tutaj się ojcowie jakoś zajmowali tym wyborami, to całe rodziny nieraz po miesiące przebywały. To była naprawdę ich wielka uczta, kiedy w tej kaplicy świętego Pawła, która tam na końcu bazyliki jest, oni czuli, że tam jest ich właściwie jak gdyby no mauzoleum. Ale kaplica Matki Bożej była szczytem ich modlitw, zaufania. No potem szła targiada w 1526 roku, Ludwik II ginie. Państwo sypie się pod Nawą Turecką. Część idzie pod jakby jurysdykcję Austrii Ferdynanda II. Część wschodnia podpadła pod Nawą Turecką. Państwo na długie lata praktycznie traci swoją jaśń, suwerenność. I my w jakimś sensie cały czas jesteśmy w tej właśnie sytuacji trudnej dla nich, sojusznikami. Pomagamy im niewątpliwie i personalnie, i finansowo, co już potem nie było takim jakimś przestępstwem, co tak w oczach Zygmunta Starego odczytane zostało bardzo dla nas niekorzystnie. Ale cóż, miłość poznaje się w niedoli. I to trzeba powiedzieć śmiało, że pokazaliśmy, że z tej strony jak można wspomagać naród, państwo, które przeżywało swoje wyraźne kłopoty państwowości, a także może i problemy, które byśmy nazwali dzisiaj utrzymania się w jedności i w swojej państwowości. Patriotyczny nastrój, który nas jakoś uformował dla naszej państwowości, to cecha charakterystyczna, że korzystali z tego węży, którzy są z tego dalszego niż jak i my może też. Tacy powiedziałem trochę obolali, kiedy ten słynny traktat w Trianon 1921 roku dziesiątkował państwo, mówiąc tak, że to pętek został tylko. Część jednogrodu przypadła Rumunii, odpadła Słowacja, zachodnią część zabrali Austriacy, a potem południe dostało się oczywiście do Serbii. Chorwacja otworzyła się samodzielnym państwem, a państwo, jak i dzisiaj jest, to my sami wiemy, bez dostępu nawet do morza. Niemniej jednak ten naród żyje patriotyzmem, żyje swoją kulturą, żyje swoim językiem. No, ten język akurat dzieli nas trochę Słowian od południowych Serbów, czy też Chorwatów, czy może Słowaków, czy Słowian w ogóle generalnie, Słoweńców, to bym powiedział może bardziej konkretnie, ale jednak jesteśmy w jedności, to nie ulega wątpliwości. To są te walory, które podtrzymujemy w tradycji do dzisiaj. Ta łączność nasza, chociażby w ostatnich dniach reprezentowana jako obecność tam na tym święcie węgierskim, bo trochę może pomniejszona w stosunku do roku ubiegłego, niemniej jest symbolem, który odżywa bardzo chwalebnie i bardzo znacząco. I muszę być skreślać, bo mi czas prawie dobiega, a mam tylko ciekawostek jeszcze do powiedzenia, bo przecież właśnie w tym okresie, kiedy to braterstwo już się sypie, kiedy Węgrzy są podzieleni. I tu jesteśmy akurat w takim pięknym położeniu, że pokazaliśmy się naprawdę jednoczący. Jeśli Państwo będą mieli czas, nie wiem, czy będzie tutaj możliwość, jest wychodząc z tej kaplicy kościoła, przechodząc poprzez kaplicę, idąc na salę rycerską, jest taki piękny fresk pokazujący Izabelę w takim pewnym geście, jak jej zaślubi z Ferdynandem II. To jest gest, a naprzeciwko niego jest
nasz pauliński kardynał Martinuzzi. On integruje. Dosłownie integruje tak dalece, że w tym takim szczytowym momencie, kiedy wszystko się składa, to by można mówić o pojednaniu Izabeli ze swoją królową, że jej syn oczywiście zmarłego Jana z Opoli, czyli Jan Sygmunt, który miał takie imię, jeszcze dzieciątko wtedy, będzie jednak musiał jakoś pogodzić się z faktem, że Habsburgowie będą dzierżyli korony, ale nie uważając także, czy też może nie negując możliwości przejęcia przez władców rodzinnych Węgrów. I ten fresk pokazuje, gdzie się to stało. Stało się to na Stęgórze. Faktycznie mamy kilkanaście nazwisk świadczących o tym, że zarówno z dworu Węgrów Wiedeńskich, jak również Średniogrodu, tu na Stęgórze przybywali delegaci, mówiąc o pojedynczych kierunkach, w których współpracowali nasi ojcowie, by ta jedność, sojusz naprawiała się, by o jedności mogli mówić na przyszłość. Co było w jakimś sensie możliwe, realne, chociażby jednak w tym pomniejszonym składzie, ale jednak to tutaj jest bardzo czytelne. Proszę Państwa, wiem, że jestem trochę zapóźniony, bo mam tutaj sporo do powiedzenia, jeszcze może przeskoczę wobec powyższego do czasów, powiedziałbym, bardziej współczesnych. Węgrom zawdzięczamy bardzo dużo. Węgrzy nam zawdzięczają również. Kiedy w 1786 roku była kasata wszystkich klasztorów na Węgrzech, nie tylko paulińskich, ale wszystkich w ogóle, z wyjątkiem czynnych niektórych benedyktynów, tam jeszcze co niektórych, franciszkańskich może najbardziej doceniano, wtedy myśmy przyjęli tutaj w granice polskich możliwości kilkunastu Węgrów, którzy nam zostawili piękne kodeksy, pisali o nas. To dzisiaj wydajemy, tutaj może za chwilę jeszcze zademonstruję coś, co warto by o tym wiedzieć. Otóż właśnie w roku 1934 roku udało się powrócić na Węgry nam Paulinom. Witano nas z otwartymi rękami, tworzono nam możliwości, by przejąć niektóre domy. Oczywiście co Węgrom nade wszystko było potrzebne, żeby ten zakon jedynie polski, zakon jedynie węgierski był naprawdę do dzisiaj węgierskim zakonem. I to jest pewien kłopot. Węgierscy Paulini są bardziej konserwatywni niż my. No myśmy się rzucili na różne pola, chociażby taka możliwość, że ja mogę z Państwem tutaj spokojnie sobie rozmawiać, czego by o tej godzinie absolutnie było niemożliwe wśród węgierskich Paulinów, gdzie musi być odpowiednia ilość czasu na milczenie. Absolutna izolacja od wiernych, w żadnym wypadku wieczorami, nocami, to jest absolutnie możliwe. Tam do 12 godzin trzeba by też odczekać, by być już na modlitwach sami ze sobą. Solus Deo Solo, czyli sam na sam z Bogiem. To jest sprawa w historii, ale w Polsce jest ta sprawa zupełnie inaczej ustawiona i jest tak, jak widzimy. Proszę Państwa, i chyba jedna ważna sprawa, którą tu trzeba zauważyć jako piękny element wdzięczności Węgrom za coś. Mianowicie w tym tutaj tomie studia Tormatana pozwoliłem sobie przygotować może kilka spraw, ale jedno chyba jako bardzo cenne, no to tylko sygnalizacja. Kiedyśmy byli wyrzucani z Polski albo uciekinierzy w latach II wojny, tutaj od września praktycznie do 1941 roku, tysiące polskich uchodźców przez Węgry idąc u Węgrów znalazło swój azyl. Tam byli goszczeni, tam się zadomowili, tam mieli własne szkoły, tam pozwalano im tworzyć własne cmentarze. Kilka kościołów tylko dla Polaków było tworzone. Węgrzy byli dla nas duszą. No, premier Petefi był tak nieszczęśliwy trochę człowiek, bo na początku był w opozycji do kultury niemieckiej, a potem, kiedy Niemcy wpadli, trochę przyzwoleniem niego sobie życie odebrał. Nie mógł wytrzymać tej presji, przed którą się bronił długi czas, a potem pod koniec wojny niestety poddał się i to była jego klęska. Ale nie o to chodzi. Mamy tutaj w tym tomie piękne świadectwa, jak nas Węgrzy naprawdę fetowali. Tutaj akurat był generał Polak w tym czasie na Węgrzech, kiedy dzień po dniu pisał o tych szczegółach. Tych szczegółów tutaj jest naprawdę dużo, bardzo dużo. One świadczą pięknie o tym,
jak Węgrzy dla nas byli życi, byli wdzięczni za to, żebyśmy tam przybyli, Polacy, i jak również Węgrzy, którzy potrafili gościć Polaków, jak potrafili jeździć, ojciec Zembuski w sposób szczególny tworzył, można powiedzieć, no, ośrodki, w których ta kultura polsko-węgierska rozwijała się. Język łaciński tutaj był najbardziej czytelny, bo te msze święte, czy już jakieś modlitwy były po łacinie, one nie stwarzały bariery. Ale ojciec Zembuski szczycił ten język węgierski, pojął i potrafił tak właśnie tym językiem dooperować, że łączył. I to oczywiście jest zasługą nie tylko jego, ale wielu innych, gdy Polacy zostali w licznych miejscach, pojmując tameczne dziewczyny, odwrotnie. Niektórzy przyprowadzili sobie do Polski. Te małżeństwa do dzisiaj funkcjonują. Nie tak dawno pożegnałem takiego klasycznego hungaryjskiego Polaka, który no, był zachwycony Węgrami, ich dobrocią, ich kulturą, ich oddaniem. Oczywiście cała plejada ludzi, wspomniany ksiądz Bela, potem kardynał Seredi chociażby tylko i wielu, wielu innych, którzy te książki są tutaj jakby udokumentowani. No właśnie, zbliża się mój czas. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która tu w tym miejscu jest ważna. Wiemy, co się dzisiaj dzieje na Węgrzech. Wiemy, jakie tam są problemy, jakie kłopoty przeżywa premier Orban, którego tutaj nie można nie zauważyć. I my świadomi jesteśmy, jakie są trudności. Jasna Góra przyjmowała Węgry w tym okresie. Wspomniałem tu przeor. Był w ostatnim czasie także w Budapeszcie, w parlamencie, został odznaczony orderem, przynajmniej po węgiersku, studiował węgierski język. Ale myśmy w Warszawie będąc postanowili, że wyślemy taką okolicznościową naukę, powiedziałbym, premierowi węgierskiemu, zapewniającą nasze jedności zakonu całego, ale przez konwent warszawski. Wysłaliśmy to tym premierowi Orbanowi, pisząc między innymi. Śledzimy z uwagą odważne inicjatywy pana premiera w kierunku nadania państwu węgierskiemu pełnej suwerenności. Nie będę czytał naszego listu, natomiast odczytam to, co napisał do nas premier Orban. Drodzy wieloletni ojcowie i bracia, niech wolno mi będzie podziękować za serdeczny list, za wasze wsparcie i solidarność. My walczące o wolność narodu Europy Środkowej zaświadczyliśmy, że te kraje, które zrzekną się części swojej suwerenności na rzecz dobrobytu gospodarczego i posiadania dóbr materialnych, nie zasługują na nic i tracą obie te rzeczy. Węgry, podobnie jak i Polska, zawsze były uznawane za naród stawiający opór i często bojaźnie wręcz walczący o własną suwerenność i suwerenność braterskich narodów. Wierzymy, iż teraz, kiedy próbuje się krytykować gospodarczą politykę, musimy obalić te próby nie tylko w imieniu naszego narodu, ale także w imieniu tych, które wierzą w Europę wspólnych wartości. Dziękuję wam, drodzy ojcowie i bracia, za modlitwę. Zapewniam was, że wszyscy Węgrzy doceniają braterstwo Polaków, którzy trwają przy nas. Z poważaniem, Viktor Orban. Proszę państwa, no, zapędziłem się w tych szczegółach średniowiecza, a pominąłem te najbliższe nasze sprawy, które są równie cenne, piękne, bo czy właśnie ten okres II wojny światowej i może ten czas komunizmu, lata 50., kiedy 56. rok, ich tragedia, ich właśnie zdziesiątkowanie, najazd Rosjan, ale na szczęście myśmy tak jak w Czechosłowacji tam się nie popisali niczym, aleśmy co mogli zrobić, to przyjęliśmy kilkunastu i ojców, i Węgrów w ogóle. Za jedną sprawę jeden z ojców przecierpiał więzienie, był karany, że przeczyna w klasztorze naszym jednego Węgra. Wyszło to jakoś, potem ucieczka tego Węgra nieszczęśliwa przez Czechy i wsypał potem trochę tego ojca. Odbiła się niekorzystnie na całym zakonie, myśmy po prostu tego mieli, ale to dla nas chluba. Dzisiaj powiedziałbym, że na to się zdobył ten ojciec. Dzisiaj muszę powiedzieć, ten problem może przestał być już taki niepokojący, bo czyta, w jakim sensie swoboda kościelna jest. Jak wygląda polityczna, to my dobrze wiemy, zarówno u nas, jak i u nich. Borykamy się z
problemami znane polskości, bo czy to być stąd to nasi rządzący, bardziej Europejczycy niż Polscy. No nie mamy ministrów, którzy byliby rodakami naprawdę. Cóż, minister to ma od finansów, to ma dwa paszporty, co mu zależy, kiedy Polska będzie sprzedana, kiedy on wtedy nie będzie wpadał, będzie chciał być obywatelem Wielkiej Brytanii. Czy może sprawdza większość, który dzisiaj tak prymarczy sobie naszą polityką, jak mu się chce podoba, niezgodnie z naszym wspólnym interesem. To jest miejsce, gdzie chcielibyśmy się integrować w duchu jedności z tym narodem, który zwycięża. Jest wspaniały artykuł, który się ukazał w tych dniach, a w tym piśmie takim niezależnym, Państwo z tym oczką wiedzą, o co chodzi, gdzie pokazuje na tym chociażby spotkaniu w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, jakie sukcesy odnosi dzisiejszego polityka zjednoczona z narodem, który chce być narodem węgierskim. Narodem o własnej kulturze, języku, religijności, nade wszystko. Podkreśla bardzo mocno premier Orban kulturę religijną katolicyzmu. Przedtem mówiło się, był niewierzący, ale dzisiaj odczuł, jaką wielką siłą jest wiara, jest język i oczywiście Kościół katolicki. To chyba wielka sprawa, którą na tym miejscu warto także zadać. Może trzeba powiedzieć jeszcze więcej w jakiejś może bardziej spokojnej niż takie tutaj, jakby sobie pozwoliłem tutaj w tym miejscu prezentować Państwu ten problem, może za szeroki. Wypadałoby może zatrzymać się tylko chociażby przy tym samym problemie, tylko Polaków będących w tym okresie okupacji, byśmy doświadczyli od nich naprawdę gościnności. To, że przetrzymaliśmy, to, że nas, jak Rumunii nas zdradzili, to jednak będzie nam pozwolili stamtąd potem przynajmniej mężczyzn przetransponować do Francji, gdyśmy tworzyli, no, stworzyliśmy bastion pomocy zachodowi. No, wzięcie się za to absolutnie, ale to trudno. Walczyliśmy za naszą i ich wolność. Za naszą nic nam to nie dało, a im dawaliśmy wolności bardzo dużo. Tak i nieraz bywa los nasz, gdy się ofiarujemy za drugiego człowieka, nic za to nie mając od nich. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Węczyłem na pewno co niektórych, ale to w tym takim tempie, co wiedziałem, to Państwu powiedziałem. Dziękuję.